A dzisiaj w naszym studiu jest pani Katarzyna Proch, prowadząca dziecięco-młodzieżowy zespół pieśni i tańca Folklorek oraz członkini stowarzyszenia Red Fire. Dzień dobry. Dzień dobry. Pani jest dzisiaj u nas w podwójnej roli, ale pozwolę sobie zacząć od folklorka, ponieważ jednak ma dłuższą tradycję. Za nami już takie spotkania organizacyjne. Proszę coś o nich opowiedzieć. Tak, my jesteśmy już po naborze do zespołu dziecięco-młodzieżowego Folklorek. Bardzo dużo dzieci, ale jeszcze miejsca są takie pojedyncze, wolne, więc jeżeli ktoś z Państwa jeszcze, któryś z dzieci chciałby uczestniczyć w naszym zespole, to bardzo serdecznie zapraszamy. Od 4 lat przyjmujemy już dzieci. I teraz przed nami kolejny nabór do zespołu, który tak naprawdę jest trochę tak jakby odłamem zespołu Folklorek, mianowicie zespół pieśni i tańca Sochacze. To jest zupełna nowość. Skąd właściwie pomysł na powstanie tego zespołu i co to jest za zespół? Kto będzie w nich występował? Mam bardzo silną grupę i młodzieży, takiej już starszej, która chętnie pracuje z tą muzyką ludową. I tak chciałabym ich trochę po pierwsze wyróżnić, bardzo im się to zresztą spodobało, żeby założyć już taki zespół dorosły. Nazwa Sochacze, no żeby troszeczkę już nawiązywać do naszego miasta. No i takim głównym też założeniem powstania zespołu Sochacze jest dążenie do może odnalezienia tego, co jest tutaj nasze lokalne. Czyli spróbowanie znaleźć tego, jak nasz strój mógłby wyglądać. Znalezienie może materiału muzycznego, który gdzieś akurat tutaj u nas się pojawiał. Udało mi się już dotrzeć do Mazura Sochaczewskiego. Tak zatytułowany jest utwór. Więc podejrzewam, że zespół Sochacze od tego zacznie. A wiemy już, kiedy ten debiut nastąpi? No na razie niech nam się zbierze porządnie ekipa, później dogramy szczegóły. No i debiut, no mam nadzieję, że może w grudniu już świątecznie wystąpimy. A wiemy, ile osób jest już w tej chwili w Sochaczach? Na chwilę obecną jest taka pewna 9. No i czekamy na więcej. Zawsze, w każdym momencie jeszcze można do nas dołączyć, tak? Więc może być, tak się wydarzyć, że może po jakimś występie komuś z Państwa się bardzo spodoba dołączyć do nas, to zawsze serdecznie zapraszamy. Z tego, co Pani powiedziała, zainteresowanie jest spore, zarówno jedną grupą, tą młodszą, jak i starszą. To też jest tak naprawdę wiele lat pracy Pani, pracy całego zespołu, ponieważ przez te 10 lat staliście się już rozpoznawalni w tym naszym środowisku. Tak, zaczynaliśmy 10 lat temu w Sochaczewskim Centrum Kultury i minęło to bardzo szybko, bardzo wiele rzeczy się wydarzyło w ciągu tych 10 lat i to, co jest chyba najfajniejsze i to, co najbardziej motywuje, to, że coraz więcej jest chętnych. Czyli fajnie, że ta kultura ludowa gdzieś w tych serduchach się rozpala. No i ta młodzież, która jest ze mną i która chce pracować i tak naprawdę są też osoby, które później w przyszłości chciałyby się tym zająć. Czyli cieszę się, bo mam następców. Powiedziała już Pani o jednej nowości, czyli o tej starszej grupie Folklorka. Natomiast tych nowości będzie więcej. Sochaczewskie Centrum Kultury planuje też nabór do zespołu ludowego. Tak, zgadza się. Całkowicie chciałabym już odejść od muzyki mechanicznej, tak, czyli puszczanej z MP3-ek, z pendrive'ów, z płyt. Jednak zespół ludowy to również jest muzyka na żywo. To jest kapela ludowa przygrywana, która przygrywa zespołowi. To ma cały swój urok, czy później udział w jakichś korowodach, czy nawet w festiwalach, jeżeli będziemy chcieli brać udział, no to ta muzyka na żywo jednak jest priorytetem również. I tutaj bardzo serdecznie zapraszamy osoby, które grają na instrumencie, chciałyby dołączyć do kapeli i towarzyszyć zespołowi Folklorek, zespołowi Sochacze, to serdecznie również zapraszamy. Takie spotkanie odbędzie się 30 września o 19 w Sochaczewskim Centrum Kultury. Powiedziała Pani, że każdy, kto potrafi grać na jakimś instrumencie, czy rzeczywiście instrument jest dowolny? Tu bym się zastanowiła teraz tak, nad odpowiedzią na to pytanie, bo
Jeżeli mielibyśmy się trzymać rzeczywiście stricte tego takiego oryginału, to rzeczywiście nie powinna się znaleźć trąbka, nie powinien się znaleźć saksofon. Natomiast to, co się dzieje obecnie, tak jak obserwuję niektóre zespoły ludowe, czy tak jak gdzieś wyjechaliśmy gdzieś na jakiś festiwal i te instrumenty, które nie ten nieraz nam się pojawiają, to czasami można chyba odejść od jakichś tych norm i spróbować czegoś nowego, tylko że wtedy to trzeba byłoby nazwać rzeczywiście, że jest to wtedy stylizacja, że to nie jest oryginalny zestaw instrumentalny kapeli, ale możemy zrobić to i trochę tak, i trochę tak, więc ja nigdy nie lubię mówić słowa nie, nie można, nie wolno, więc wydaje mi się, że możemy spróbować w ten sposób i w ten sposób i to jakoś podzielić. Te utwory wymagają oryginalnego wykonania, tak? Natomiast inne możemy trochę unowocześnić. Próbujemy czegoś nowego, tak pani powiedziała. Tak naprawdę to tych prób jest całkiem sporo. Kolejną jest utworzenie stowarzyszenia Red Fire Cheerleaders z Sochaczew. Skąd właściwie pomysł na utworzenie go? To jest długa droga, którą mogłabym powiedzieć w skrócie. Stowarzyszenie ogólnie powstało w marcu i tak pomalutku będziemy starać się je rozwinąć. Jakby wszystko wyszło, już kiedyś to mówiłam w jakimś wywiadzie, wszystko wyszło spontanicznie z otwarcia hali sportowej Sochaczewskiego, szkoły podstawowej numer 2. Tam akurat przygotowywałam dziewczynki właśnie w układzie z pomponami. No i mobilizacja dziewczyn, że one by chciały jeszcze gdzieś tam tańczyć, jeszcze spróbować, bardzo im się to spodobało. Później powstał pomysł konkursu takiego tanecznego. No i moment, w którym tak naprawdę ta chęć dziewczyn w tym, takiego udziału, taka radość. Później ta możliwość występowania podczas różnych imprez sportowych jakby zmobilizowała mnie do tego, a szczególnie jak wracałam do domu i opowiadałam mojemu mężowi, że widzę tą radość, tą chęć pracy, to jak zespoły, gdzie występowaliśmy, tak jak na przykład Orlen Orkan Sochaczew, z którym współpracujemy, czy na przykład Rysie Sochaczew, to jest jakby jedna wielka rodzina. Tworzymy taką jedną wielką rodzinę sportową i ta radość i to uczestniczenie dziewczyn spowodowało tego, że mój mąż był takim inspiratorem do tego, że to może zróbmy coś i załóżmy stowarzyszenie. Tak, żeby ułatwić trochę tym dziewczynom taką możliwość zaprezentowania swoich umiejętności, chęci tej pracy, może żeby im trochę pomóc, tak, żeby, bo to stowarzyszenie ogólnie trzeba zaznaczyć, nie jest szkołą tańca. My jesteśmy zrzeszeniem osób, dziewczyn, które lubią tańczyć, które potrafią, gdzieś uczyły się, tak. To są dziewczyny, które uczą się na bieżąco, chodzą jeszcze do szkół tanecznych, tak, które mają jakieś umiejętności, czy nawet wewnętrzne, nigdzie nie tańczyły, ale wewnętrznie ćwiczą w domu. Więc kto ma chęć, umiejętności, serdecznie zapraszamy. A my chcemy im stworzyć taką możliwość pokazania tego, co potrafią. One tworzą choreografię. One wkładają jakby serducho w to. I później mają taką możliwość zaprezentowania swojego dzieła. Że my to stworzyłyśmy, jesteśmy tą częścią. Później mamy też jakby taką zaplanowaną, no zobaczymy, jak to stowarzyszenie się rozwinie. Chcielibyśmy pomagać tym dziewczynom również wejść w takie umiejętności może instruktorskie, czyli czy im dofinansowywać na przykład jakieś kursy, żeby one się kształciły, żeby miały taką możliwość. No taki jest główny cel tego stowarzyszenia. No i takim kolejnym celem jest to również, bo jakby pełna nazwa Red Fire, Cheerleaders Sochaczew, jest po to również, żeby promować miasto Sochaczew. I tutaj bardzo fajnie i serdeczne podziękowania dziękuję miastu Sochaczew, panu burmistrzowi Danielowi Janiakowi. Dziękuję starostwu powiatowemu, z którymi świetnie współpracujemy. Bardzo fajnie dziękuję i pozdrawiam serdecznie Wydział właśnie Kultury i Sportu ze starostwa powiatowego. No i tutaj też muszę szczególne podziękowania skierować do Rysi Sochaczew, bo oni w ogóle nas traktują jako taka jedność rodzinna. Dziewczyny czują się świetnie z nimi, lubią u nich występować. Dzięki nim również powstało logo Red Fire, więc wielkie dzięki.
No i myślę, że to jest takie najfajniejsze dla nich. Chcemy stworzyć taką fajną rodzinę taneczną i żeby dziewczyny miały możliwość rozwoju. Oczywiście też serdecznie zapraszamy każdego, kto by chciał do nas dołączyć, tak? Czy nawet z instruktorów, czy ktoś, kto by chciał dołożyć jakąś małą cegiełkę. To jest stowarzyszenie otwarte dla wszystkich. I takie najbliższe spotkanie odbędzie się kiedy? Bo wiem, że się odbędzie. W najbliższą sobotę o godzinie 10 w hali sportowej Szkoły Podstawowej nr 2. I tutaj ważna informacja, może ciekawostka. Zastanawia mnie to, czy przyjmujecie też chłopców do tego stowarzyszenia. Stowarzyszenie jest otwarte dla wszystkich, tak? Czyli lidering to również i chłopcy, tak? Ponieważ oni są też silniejsi od dziewczyn. W tej akrobatyce, tej części akrobatycznej, no pojawiają się podniesienia, gdzie no chłopcy tu by byli niezbędni, tak? Do tego wyższego i takiego mocniejszego, tak? Podtrzymania. Czyli zapraszamy również chłopców. Oczywiście. I tutaj musimy już postawić kropkę. Bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję. Przypomnę, również. Że w naszym studiu była pani Katarzyna Proch, prowadząca dziecięco-młodzieżowy zespół pieśni i tańca Folklorek oraz członkini Stowarzyszenia Red Fire. Dziękuję serdecznie. Dziękuję bardzo.